Gala w Wieliczce, super, powiem naprawdę. Na pierwszą galę Strike King to miejsce superowe. No, pięknie wygląda, jest klasą i no, jest ten vibe taki, ten trochę Peaky Blinders, to cały czas był. No i mega mi się podoba. Pierwszy raz tutaj jestem właśnie w Wieliczce i no, naprawdę super wszystko jest. Co-main event. Wydaje mi się, że to jest walka, której nie można nie obejrzeć. No ale tak, to teraz idę tylko się szybko przebrać i będę wszystkie walki oglądać, bo jednak żyję tym sportem i każda walka mnie interesuje. Jak już tu wszedłem dzisiaj, tam po godzinie 16, to już samo wrażenie robi sama ta, że tak powiem, otoczka, nie? Sceneria. Zjeżdżaliśmy do tej kopalni, jesteśmy teraz pod ziemią, gdzieś tam mówię, kurde, trochę się gdzieś tam przestraszyłem to, ale zaraz się oswoiłem z tą myślą. Nie, naprawdę się samo wydarzenie, dopieszczone na ostatni guzik, naprawdę świetna w ogóle scenografia cała, nie? Lampy to, no lubię ten klimacik, fajnie, podoba mi się, nie? Czego chcieć więcej? K1, czyli no najlepsza, tak z tyłu najmocniejsza. Mamy małe rękawice, jeszcze bardziej widowiskowe, mocni zawodnicy. Czego chcieć więcej, nie? Zawodowe walki, tu naprawdę każdy przychodzi z kulturką, z szacunkiem do drugiej osoby. Chce się bić, chce się wygrywać, chce być tak naprawdę zawodnikiem, a w świecie tego wszystkiego syfu, że tak powiem, to jest naprawdę wysokiej klasy gala. Sport, ja myślę, że zawsze się obroni, jakby... Wiesz, widać tutaj kunszt, tak? Jak zawodnicy uderzają, jak prowadzą swoje walki, no to się fajnie ogląda. Fajnie, że jest to gala jakby stójkowa, ponieważ no, jest widowisko, tak? Jakby dużo ludzi nie lubi oglądać parteru, no bo ponieważ tam się gdzieś, wiesz, przyklejają, a tutaj jednak cały czas jest akcja stójka. No i najbardziej czekam na walkę Łukasza Rajewskiego z Gracjanem Przadzińskim, tak? Jakby tutaj jest stójka chyba w małych rękawicach, z tego co pamiętam. W ósemkach. No to no, najbardziej czekam na tą walkę i jestem bardzo ciekawy, kto tutaj wygra. Klimat jest fantastyczny, jest... No klimat nie do opisania, to trzeba przyjechać zobaczyć, bo na pewno jak ludzie oglądają pay-per-view, to widać, że to jest ładnie, ale nie czuć tego klimatu. Klimat jest niesamowity tutaj w tym miejscu. Wygrałem zakład z żoną, bo moja mama ma dzieci, żona się martwi, pyta się cały czas, kiedy kończę. Już kilka lat to była moja ostatnia walka i teraz powiedziała, że jak mi się nie uda, to kończę. No ale niestety dla niej wygrałem, także lecimy dalej. Wyczerpujący pojedynek był przede wszystkim na swoje własne życzenie. Trzecia runda. Końcówka trzeciej rundy, najbardziej poważny błąd. Poczułem się zbyt pewnie, nonszalancko. I kara właściwie, bo nie ma pajacowania. Ręce powinny być trzymane wysoko i właściwie wtedy bym uniknął tego dramatu, który sam sobie troszeczkę zafundowałem. Lecimy dalej. Jak lubię analogię, ponieważ że najciężej trzeba najwięcej energii, trzeba włożyć w wagon, który stoi w miejscu, żeby go pchnąć. Mam nadzieję, że pociąg o nazwie Strike wystartował. Prędkość się zatrzyma i że będzie nabierał coraz do większej prędkości. No podchodzą do mnie ludzie, gratulują, mówią, że było świetnie. Ja muszę trochę ochłonąć, także jestem jeszcze w emocjach. No ale chyba nie kłamią, także albo nie robią tego z grzeszności, więc cieszę się, że się podobało. Jestem, że tak powiem, pozytywnie zaskoczony, bo ja jestem jednak takim, chyba z naszej dwójki, Tomek jest takim, który widzi wszystko w tych barwach super, a ja jestem takim trochę bardziej realistą może, okay. Albo nawet wolę się tak naprawdę nie nastawiać, ale jestem... muszę przyznać, że jestem zadowolony.